Szkoła ta przede wszystkim jest bardzo mocno zaangażowana w życie sportowe, związana troszeczkę ze Stadionem Śląskim, a my ze wszystkimi naszymi przyjaciółmi, którzy chcą z nami współpracować, są zainteresowani sportem, my pomagamy i od razu nasze kroki tam kierujemy. Tak też było w tym przypadku. Dzisiaj odbywa się tutaj kamp lekkoatletyczny dla dzieci. Jest to cykl imprez sportowych, podczas których dzieci ze szkół podstawowych mogą poznać lekką atletykę. Masę dyscyplin, przede wszystkim oczywiście rzutoszczepem, młot, dysk, biegi. Biegi przez płotki. Mamy również spotkanie z panią dietetyk, która pokazuje dzieciom, czym jest zdrowe odżywianie, robi smaczne koktajle, pokazuje również, co jest niezdrowe, aby pokazać dzieciom przede wszystkim, czego powinny unikać. Więc jest i sport, masę mądrej wiedzy i spotkanie z naszymi sportowcami. Na każdym kampie zawsze jest z nami znana osobistość sportowa. Dzisiaj jest to Piotr Małachowski, z czego się dzieci bardzo cieszą, wiele z nim rozmawiają, uczą się od niego, zbierają autografy. Chodzi o to, żeby tym dzieciakom pokazać sport, pokazać im fajne zasady, co daje sport, czego nas uczy, pokonywania pewnych barier, które później przydają nam się w normalnym życiu, ale przede wszystkim wyjść do nich z tą chęcią, tak? Bo jeżeli my nie będziemy im dawać przykładu, czyli z góry, że jesteśmy tu dla nich, że ja będąc byłym sportowcem chcę im pokazać swoją dyscyplinę, swoją konkurencję, to one się tym na pewno nie zainteresują, tak? No my musimy wyjść jako starsi z przykładem, że jest sport, jest lekkoatletyka, przez sport do lepszego życia, zdrowszego, będą się lepiej czuły, będą potrafili pokonywać swoje bariery. Kolejną najważniejszą rzeczą są to czasy po-covidowe, tak? Gdzie te dzieciaki spędzając bardzo dużo czasu przed komputerem dostali jakby szansę i zgodę od szkoły, od rodziców, bo rodzice pracowali zdalnie również w domach. Te dzieci były troszkę puszczone same sobie. No, chcemy im się pokazać, że też jest sport, żeby wrócić do tego, że ten sport dla nich jest bardzo ważny. I o to nam chodzi w tych kampach, które tutaj organizujemy. Te dzieciaki chętnie biorą udział. No wiadomo, nie rzucają na co dzień dyskami, nie rzucają oszczepem, nie pchają kulą, nie rzucają młotem, a tutaj chętnie biorą udział w tym, więc to jest dla mnie bardzo ważna wiadomość i cieszy to oko. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy wytypowani jako jedna ze szkół, z czterech szkół na terenie Polski do przeprowadzenia takiego athletic campu przez Fundację Kamilisko-Limowskiej. Kapitalne pożegnanie roku szkolnego, gdzie dzieci po prostu mogą na sportowo w tym ostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego brać udział w takich zawodach, a przede wszystkim z takim wspaniałym gościem, który zawitał do nas do szkoły. Jest świetnie, dużo zabaw, ulotki, autografy, zdjęcia. Jest fajnie. Mamy rzut młotem, rzut oszczepem, rzut dyskiem. No to chyba tyle. I mamy też naukę o zdrowym jedzeniu. Jest tutaj dużo sportowców, trenerów. Jest fajnie. I możemy sobie zrobić z nimi zdjęcia i autografy. Wcześniej rzucałem właśnie i wydaje mi się, że bardzo dobrze mi szło. Też jest fajne to, że rzuca się jakimiś czołami. No i myślę, że dobrze mi szło i bardzo fajne to jest i myślę, że będę dalej uprawiać ten sport. Mi się bardzo podobały właśnie rzucanie młotem. Czasami właśnie sobie takimi rzeczami rzucam, na przykład w pokoju albo na dworze sobie takimi piłkami rzucam. Więc właśnie takie rzeczy lubię sobie takie rzucać.